Kościół katolicki obiecuje swoim członkom zbawienie, ale nie od razu. Oczywiście najpierw muszą od dziecka, najlepiej niemowlę, poddać sakramentowi chrztu, później kolejne sakramenty, chodzenie do kościoła, oczywiście tam płacenie za różne sakramenty czy za inne tam usługi kościoła, no na koniec człowiek tam umiera, idzie do czyśćca, no to wtedy trzeba znowu płacić za te różne msze za zmarłych i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś iluzorycznie mówi się, że w końcu człowiek po tych zabiegach, można powiedzieć, religijno-finansowych trafi do nieba. W Księdze Izajasza, 55 rozdział, Bóg mówi do ludzi, dlaczego macie płacić za coś, co absolutnie nie syci? Dlaczego macie dawać, to jest drugi werset 55 rozdziału, dlaczego macie dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? I później mówi do ludzi, pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia. Ten fragment wykorzystany jest w ostatnim rozdziale księgi, ostatniej w Biblii, księgi Objawienia. Otwórzcie sobie 22 rozdział, werset 17. Tam Duch Święty i Kościół, prawdziwy Kościół Jezusa mówią to samo, ale z pewnym dodatkiem. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Życie wieczne. To nie sakramenty, to nie msze za zmarłych i różne takie rzeczy. Życie wieczne to Jezus Chrystus. On jest wodą życia. On jest życiem wiecznym. Mamy przyjść bezpośrednio do Niego i bez płacenia otrzymać wieczne zbawienie, wieczny ratunek, prostą drogę do nieba po śmierci.